I've got you. Ach, tu są, jak tu pięknie, ćwierkają ptaszki, latają motylki. Z naszego konia jak zwykle unoszą się muchy, miam. Swoją drogą, biedny koń, musi mu być strasznie gorąco w tym siodle z jakąś szmatą na szyi. Ale nie o wyglądzie siodła, o tym już mówiłam. Wybieramy się dzisiaj do naszej starej znajomej Pinastri, która ma problem ze zjawą. Tak, pytaliście się o to, więc zrobiłam zadanie, o czym szepczą grzyby, żeby sprawdzić, czy coś się zmieni, jeżeli pojedziemy tutaj z wyekwipowanym siodłem od Gauntera Odima. I wiecie, co odkryłam? Że się nic nie zmienia. Sorry, zbyt mnie kusiło, żeby nie powiedzieć tego żartu. Niestety, z bólem serca mówię, że nie tym razem. Łotka wygląda naprawdę upiornie, zwłaszcza te białe oczy, których normalnie nie widać, jak jedziemy naprzód, albo je widać, ale tak niezbyt wyraźnie. Żałuję, naprawdę żałuję, bo nawet jakby nałożyć jakiś filtr na głos, żeby brzmiał on nieco bardziej upiornie, to zupełnie by to zmieniło vibe całego zadania. Jeśli mam oceniać, to ja jako osoba, która docenia zaangażowanie graficzne w grach, to mi się to zadanie z tym siodłem podobało. Nie wiem, 6 na 10? Było spoko. Ale poza tym to niestety nie tym razem. Jeśli macie jakieś inne zadania, które chcecie, żebym nagrała, zwłaszcza z tym siodłem, dajcie znać w komentarzach. Z jakimś upiorem lub zjawą, która nachodzi pustelniczkę i karmi się jej krwią. Jeśli nawet